leader, bomba. Listen to the tingle of the sweetest bomba. Shaking her to be the drink of Peter's drum. I got a high. Kolejnym, tym razem nocnym i nieco pachnącym deszczem odcinku Jaspurdy witają Państwa Łukasz Zaczyński oraz Marcin Gleźlak. Chyba nie znajdziemy na świecie osoby, która nie zna modelu tej niemieckiej marki. Na polskich ulicach aż roi się od, nie tylko ulicach, ale także drogach, aż roi się od modelu tego samochodu. Począwszy od najstarszej, aż do najnowszej generacji, no może oczywiście nie licząc tej najnowszej, którą dziś dla Was przetestujemy. Która według niektórych uważana jest za jedynie za facelifting, a nie za nowy model. Dokładnie. A ten samochód, który dzisiaj przetestujemy, jest według nas tak bardzo czterodrzwiowy i tak bardzo sedanowaty, że po prostu inni konkurenci, inni producenci samochodów przyjeżdżają do fabryki niemieckiej, aby po prostu przyjrzeć się jego produkcji i zbudować swój własny samochód na podstawie właśnie jego bryły. A więc może już, żeby nie owijać dalej w bawełnę i nie przetrzymywać Was, powiemy, że przetestujemy dzisiaj co? Volkswagena Passata B7. Zapraszam. Co do wyglądu zewnętrznego, myślę, że to jest już coś, co gdzieś widzieliśmy i chyba trochę nam się przejadło, no bo co widzimy? Minimalistyczne lampy z nitkami LED-owymi, dosyć kanciasty przedni zderzak, dosyć duży grill ozdobiony jakby takimi żyletkami z samodopasowującej się maszynki do golenia. Boczna linia generalnie bardzo mocno przypomina poprzedniego Passata, a dach nawet jest z niego wzięty. No i jeszcze całość zdobią nam 17-calowe, obłędnie wyglądające felgi i tylne, przyciemniane okna, które wyglądają bardzo dobrze. Zobaczmy, jak jest z tyłu. Z tyłu znowu widzimy kanciaste linie. No widzimy znaczek Volkswagena, że Passat. Również widzimy oznaczenie Blue Motion, o którym prawdopodobnie opowie Wam już Marcin. Na dodatek tylna klapa bagażnika jest bardzo taka kanciasta, prawdopodobnie skrywa pod sobą dosyć dużej wielkości kufer, ale o tym też już opowie Wam Marcin. Ja jedynie mogę powiedzieć, że kufer zwieńczony jest dwiema oszczędnymi w formie lampami LED-owymi. Samochód wygląda całkiem nieźle, ale jak dla mnie trochę za mało zmian. No ale czemuś musi to najwidoczniej służyć. Wsiadając do środka wiemy, że już to gdzieś widzieliśmy. Jest to bardzo, bardzo wnętrze podobne, żeby nie powiedzieć identyczne jak w Volkswagenie CC. I myślę, że ta standaryzacja nie tylko zresztą w koncernie Volkswagen, ale także w innych markach zaszła za daleko. Mam do wyboru w sumie tylko wielkość samochodu, jakiś silnik i nazwę modelu i to wszystko. I tu wszystko jest bardzo do siebie podobne. A myślę, że to jest lekka przesada. No rzeczywiście, co prawda kiedyś CC nazywał się Passatem CC, no ale tu mogło to się troszkę bardziej różnić. No nie będę opisywał wnętrza, bo jest naprawdę no takie samo jak w CC. Jeśli chodzi o fotele, mamy tutaj skórzane, wygodne fotele, dobrze wyprofilowane. Myślę, że bardzo dobrze sprawdzą się w czasie jazdy i będzie można komfortowo podróżować. Dodatkowo fotel kierowcy jest regulowany elektrycznie, nie licząc płaszczyzny do przodu i do tyłu. Ogólnie cały samochód jest zaszpikowany elektryką i elektroniką, ale to nie jest tak, że to nam się rzuca, to nam strasznie jakoś na nas napiera, tylko nam pomaga delikatnie w czasie jazdy, o czym się na pewno przekonamy. Plusem w porównaniu do Volkswagena CC, no bo do tego samochodu bezpośredniego będziemy porównywać, jest to, że ma zdecydowanie mniej zaślepek, a więcej przycisków. To jest naprawdę duży plus. Dodatkowo jeśli chodzi bardziej o bezpieczeństwo, widoczność w środku tego samochodu jest naprawdę dobra. Mamy tutaj olbrzymie lusterko wsteczne, co na pewno się przyda w czasie jazdy. Lusterka boczne nie są już takie duże, ale równie dobrze wszystko przez nie widać.
Tak więc to jest naprawdę zaleta. I samochód jest bardzo dobrze przeszklony, dzięki czemu gdzie się nie obejrzymy, widzimy wszystko, co się znajduje dookoła nas w połączeniu ze wszystkimi systemami, które wspomagają naszą jazdę. Na pewno będziemy czuć się w tym samochodzie bezpiecznie i on będzie dla nas bezpieczny. Muszę przyznać, że właśnie spędzam pierwsze kilka sekund na tylnej kanapie, bo wiadomo, zawsze chwilę wcześniej przed nagrywaniem na przednie wsiadamy, a tutaj wsiadłem pierwszy raz i same siedziska tych tylnych foteli przypominają, wyglądają tak, jakby to była jakaś seria, powiedzmy, Puszysta Pani. Te same siedziska są naprawdę bardzo duże, bardzo takie rozległe. Zmieści tu każda, można powiedzieć, pupa. Dodatkowo także są skórzane ładnie, naprawdę bardzo mi się podoba to wyprofilowanie tych foteli. Do dyspozycji pasażerów z tyłu mamy podłokietnik, taki standard z Audi, z Volkswagena, z dwoma cup holderami. Ciach. Dodatkowo miejsca na nogi jest wystarczająco, zdecydowanie jest to taki sedan, w którym nie jest nam ciasno. W tyłach tych foteli przednich mamy zarówno z jednej, jak i z drugiej strony miejsce na jakąś gazetę czy na inne czasopismo. Nawiewy, miejsce, gniazdo na zapalniczkę czy też na ładowarkę, do czego myślę ładowarka szczęście przydaje. No dobrze, otwierając, tak jak już wcześniej Łukasz powiedział, kanciastą klapę bagażnika, ukazuje nam się olbrzymiej, nie tyle wysoki, co bardzo długi bagażnik, aż 565 litrów pojemności. Jestem naprawdę w niebo wzięty, gdyż ta granica 500 litrów jest przełamana i to znacznie. Czyli to takie optimum jest jeszcze lepsze. I może ta przestrzeń, żeby schować jakiś duży bagaż, dużą walizkę, nie jest duża, ale bagażnik jest naprawdę potężny. Nowy Volkswagen Passat, którego dziś dla Was testujemy, ma zamontowany wysokoprężny silnik o pojemności 2 litrów i o mocy 170 koni. I mimo że jest to dość duży gabarytowo samochód, nie można powiedzieć, że jest mało elastyczny czy też mało dynamiczny. Tak zdecydowanie nie jest. Dodatkowo mamy tu zamontowaną naszą, zarówno moją, jak i Łukasza, ulubioną chyba skrzynię biegów. Jest to automatyczna, sześciobiegowa skrzynia DSG, która chyba gdzie się jej nie wsadzi, w jaki samochód by się nie wsadziło, to będzie sprawować się perfekcyjnie i idealnie. Tak więc no, tutaj nie ma słów, żeby określić, jaka ta skrzynia jest cudowna. Jeśli chodzi jeszcze o moc, to maksymalna prędkość, jaką osiągniemy, to 223 km na godzinę, a do setki rozpędzimy się już w 8,6 sekundy, tak więc jest to naprawdę dobry wynik. Oprócz tego, żeby gdzieś szybko pojechać, chociaż to też nie dla każdego się liczy, liczy się zdecydowanie bardziej, wręcz powiedział, inna rzecz. No teraz w dobie kryzysu i w dobie paliwa droższego niż czteropak piwa z Biedronki, liczy się spalanie. No i ten silnik ma technologię Blue Motion, tak więc to jest na pewno na plus, jeśli chodzi o spalanie, o ekologię i o ekonomię naszych portfeli. A jeśli chodzi o to spalanie, to producent podaje, że w cyklu mieszanym samochód spala 5,3 litra na 100 km. No i co prawda jedziemy po mieście, ale o tej porze samochodów dużo nie ma. Nie wszystkie światła działają, albo mniejszość świateł działa. Tak więc można powiedzieć, że jest to cykl mieszany i producent nas naprawdę nie kłamie. Po raz pierwszy chyba zgadzają się dane idealnie, albo nawet procent jest za skromny, bo zeszliśmy poniżej tej granicy 5,3 litra. Spalanie w cyklu miejskim też sprawdziliśmy, co prawda tego Wam nie pokazaliśmy, ale producent podaje, że to jest 6,3 litra na 100 km i rzeczywiście, jeżeli pozwolimy samochodowi samemu się prowadzić, czyli włączymy aktywny tempomat i jedyne, co będziemy robić, to kręcić kierownicą, ustawimy oczywiście wcześniej odpowiednią prędkość i samochód będzie sam prowadził, sam przyhamował czy dohamował, to jesteśmy w stanie zejść do tej granicy w mieście i to jest olbrzymia zaleta. No i jakbym miał jak uchwalić ten samochód, to wybrałbym zdecydowanie ten silnik, bo dlaczego brać silniki słabsze, jeśli takie spalanie każdego zadowala, a jeśli już ktoś się uprze, to ma do wyboru jeszcze inne silniki, zarówno w diesle, jak i w benzynie. Jeśli chodzi o diesla, mamy tutaj 1,6 i 2 dwulitrowe silniki,
odpowiednio 105, 140 i 170 koni mechanicznych, a benzynowe mamy 1,4 122 konie i 1,8 160 koni mechanicznych. Tak więc jeśli chodzi o silnik, to było na tyle, a jeśli chodzi o wybór, to dla mnie byłoby jasne, że wolałbym dopłacić zdecydowanie za mocny silnik, jeśli spalanie nie będzie o wiele większe od tych słabszych. To jest priorytet. Jeśli chodzi o zawieszenie, to jest standardowe jak to w Volkswagenach. Nie jest ono zbyt twarde ani zbyt miękkie, jest bardzo wypośrodkowane i podróżuje się tym samym naprawdę bardzo komfortowo. Zresztą nie tylko dlatego, że zawieszenie spokojnie jest tu bardzo wygodnie. Spasowanie materiałów też musi być idealne, gdy nie ma na dziurach, jadąc po mieście, żadnych trzasków, huków i łamania się jakiegoś materiału, z którego zrobiony jest deska rozdzielcza, tak więc to jest na pewno duży plus. Dodatkowo nie dociera do nas praktycznie w ogóle dźwięk silnika, ani jakiejś, nie słychać masy powietrza, którą można powiedzieć atakujemy, no bo to jednak my jedziemy. No i do tego wszystkiego brakuje nam muzyki. Możemy tutaj słuchać muzyki z naszego telefonu, łącząc nasz telefon Bluetoothem z komputerem pokładowym. Możemy włożyć tutaj kartę SD i słuchać muzyki z karty SD. A jeśli ktoś woli coś bardziej tradycyjnego, to możemy tutaj słuchać muzyki z płyt CD oraz radia. Dla każdego coś miłego. Jeśli chodzi o to, czy samochód wychyla się na bokiem, to trzeba jasno powiedzieć, że się nie wychyla. Są tu idealne proporcje długości, wysokości i szerokości całego samochodu. Samochód jest dość nisko osadzony, tak więc nie ma takiego prawa fizyki, które kazałoby temu samochodowi wychylać się na bok. Nie będziemy na pewno, nasza twarz nie będzie pobijana przez lewą czy prawą szybę. Tutaj wychylanie się dodatkowo, dobrze wyprofilowane fotele zapobiegną temu jeszcze bardziej i komfort podróżowania już będzie całością i wszystko składa się na to, że będzie nam się przyjemnie jechać tym samochodem. To, nad czym warto się tu przy tym samochodzie pochylić, o czym warto powiedzieć, to systemy, jakie mam tu zamontowane. Jest, z racji tego, że jest to najwyższa wersja wyposażeniowa Highlight, mam do czynienia z 20 różnymi systemami. Oczywiście nie będę o wszystkich mówił, bo to by zajęło za dużo czasu, ale powiem o tych głównych i o tych najważniejszych. Mam tutaj system Park Assist 2.0, o którym już można powiedzieć po części powiedzieliśmy w Volkswagenie Tiguanie, tylko jest to troszkę nowsza wersja. Otóż pomaga to przy parkowaniu oczywiście równoległym i prostopadłym, a samochód potrzebuje oprócz długości swojej, czyli samego samochodu, jeszcze 80 cm, żeby zaparkować w jakimś miejscu, czyli można powiedzieć kolokwialnie, bardzo kolokwialnie, że samochód wciśnie się w dziurkę, którą my byśmy bali się wcisnąć, tak. Kolejnym, że tak powiem, assistem, bo tu wszystko się kończy na assist, jest front assist. Jest to system, który pomaga nam nie wjechać, że tak powiem, w pupę albo po prostu w tył innego samochodu. I jeśli jedziemy pomiędzy 30 a 200 km na godzinę, samochód automatycznie wyhamuje i poinformuje nas sygnałem dźwiękowym o tym, że było jakieś niebezpieczeństwo i że nam pomógł wyhamować i zapobiec jakiemuś wypadkowi. I jeśli kierowca jest nieuważny albo po prostu się zagapił, co każdemu chyba się kiedyś zdarzyło, to naprawdę może pomóc, a czasem nawet uratować życie. Kolejnym assistem jest Light Assist oraz podobnie brzmiący Line Assist. Light Assist jest to system związany ze światłami drogowymi, otoczone z długimi. Gdy jedziemy na tych światłach, a samochód wyczuje, że sprzeciwka nadjeżdża inny pojazd, automatycznie wysunie się specjalna soczewka, która wystrzepia światło i nasze światła nie rażą osoby sprzeciwka, czyli nie trzeba co chwila zmieniać świateł, to samochód robi za nas. A Line Assist jest to system, który był dość dobrze w sumie reklamowany w Polsce, w tych wszystkich reklamach. Otóż otrzymuje samochód, gdy wyczuje tylko pas z jednej i z drugiej strony, albo krawężnik i pas, to utrzymuje nas w pasie ruchu. Oczywiście, gdy przy dużej prędkości wejdziemy w zakręt, to nas nie utrzyma i tutaj tylko samobójcy by to zrobili, ale bardzo już trwa przy jakichś małych hułkach na trasie, więc jest to bardzo duży plus. Kolejnym assistem jest Side Assist, który informuje nas o tym, czy inny pojazd znajduje się w martwym polu. I gdy taki samochód, motor czy jakikolwiek inny pojazd znajdzie się w martwym polu,
automatycznie zapali się lampka znajdująca się od wewnątrz lusterek i o tym się przekonałem już, że to się naprawdę przydaje. Nie było blisko wypadku, żeby nie było, ale nie było widać samochodu, lampka jej zaświeciła, wychyliłem się trochę bardziej i od razu zobaczyłem samochód, tak więc to jest zaleta. No i są jeszcze takie systemy jak rozpoznawanie, czy kierowca jest zmęczony, rozpoznawanie znaków drogowych, no i jeszcze kilka innych systemów, ale to już naprawdę nie będę się nad tym rozdrabniał. No dobrze, to było na tyle, jeśli chodzi o naszą nocną przygodę z Volkswagenem Passatem. Może tego nie widać, są bardzo wczesne godziny poranne dla mnie i myślę, że dla Łukasz też są godziny jeszcze nocne, bo jest bliższy piąta. Więc jesteśmy nieco zmęczeni. Ale jesteśmy nocnymi Markami. Jesteśmy nocnymi Markami. Ty jesteś nocnym Łukaszem, jestem nocnym Marcinem. Tak. A jeśli chodzi konkretnie o samochód, to cóż, jeśli chodzi o jego sylwetkę, o wnętrze, to jest bardzo podobny do swojego rodzeństwa, nieco starszego, albo na przykład Volkswagena CC, który jest równolatkiem, można rzec. A jeśli chodzi o technologię w nim zastosowaną, to powoli, można powiedzieć, wypierają kierowców i zbliża się wszystko ku temu, że my tylko będziemy siedzieć w fotelu wygodnym, wybierać cel podróży. A jeśli chodzi o konkretny egzemplarz, no to można go sobie już kupić tak od 130 tysięcy złotych około. A no nie jest to kwota, którą przeciętny Kowalski może przeznaczyć na zakup auta, ale z pewnością warto to zrobić. Tak, jeśli ktoś nie wpłacił pieniędzy do Amber Gold, to naprawdę warto zainwestować w ten samochód, bo to jest inwestycja naprawdę na długie lata. I wiadomo, że jest gadanie, że tam ceny nie opłaca się sprzedawać, później tak dalej, to naprawdę... A jeśli ktoś jednak wpłacił na Amber Gold i teraz cierpi, to może sobie kupić najtańszego Passata już od około 85 tysięcy złotych. Jednakowoż będzie to wersja z najsłabszym silnikiem, 1.4 TSI, czyli benzynowym motorem, o mocy 122 koni. No ale zawsze właśnie warto dopłacić na przykład do DSG, ponieważ jest bardzo fajny i... Tak, bo to nie sam pojemność silnika, tylko to, że ma tą skrzynię fantastyczną, to tak, jest naprawdę, to jest duży plus. No i tak jak mówiłem, no, o tym spalaniu, no myślę, że już jak ktoś kupuje taki samochód, to nie będzie żyłował strasznie na paliwie, jeśli spala nam pod koniec testu. Zeszło nam do 6,5 litra na 100 km średnie spalania, tak więc naprawdę warto z tym najmocniejszym silnikiem się zapoznać. To było myślę, na tyle. My pora już iść spać. Spać, tak, bo zaraz trzeba wstać, trzeba iść spać. Tak. I do... Do za tydzień. Odcinka, do za tydzień. Na razie. Zapraszamy na następny. Tak, zapraszamy. Do widzenia. When I